Tematy dotyczące Ducha Świętego i właśnie na sam początek coś, co na ten moment jest bardzo aktualne. Ksiądz profesor jest w komisji, która bada zjawisko pentekostalizacji Kościoła i jeżeli ksiądz mógłby nam wytłumaczyć, czym pentekostalizacja jest? Pytanie jest bardzo proste, odpowiedź bardziej złożona. Sięgnijmy najpierw po etymologię tego słowa, a później także po kontekst teologiczny. Otóż z języka greckiego pentekoste oznacza pięćdziesiątnica. Chodzi więc o żydowskie święto, które było świętem dziękczynienia za zebrane plony, obchodzone 50 dni po pasrze. Pentekoste to pięćdziesiątnica. Natomiast z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej pięćdziesiątnica kojarzy nam się wszystkim od razu z zesłaniem Ducha Świętego. To moment założycielski Kościoła, albo jeden z kilku momentów, kiedy Kościół powstaje. Można powiedzieć, że Kościół zaczyna powstawać w momencie, kiedy Jezus powołuje pierwszych uczniów, kształtuje ich. Później wiemy, że ważnym momentem jest sama śmierć Chrystusa na krzyżu. Sobór Watykański uczy nas, że to właśnie z przebitego na krzyżu boku wypłynęła krew i woda i tak zrodził się przedziwny sakrament Kościoła, czytamy w dokumentach. Ale takim rzeczywiście ważnym momentem, kiedy rodzący się Kościół zostaje napełniony Duchem Świętym i zaczyna głosić kerygmat, jest pięćdziesiątnica. Mamy więc dwie ważne przesłanki. Z jednej strony Pentekoste to pięćdziesiątnica, z drugiej strony to zesłanie Ducha Świętego. Kościół więc, który rodzi się w dniu pięćdziesiątnicy, przyjmuje Ducha Świętego, z samej swojej istoty jest pentekostalny, jest zielonoświątkowy, czyli przyjmuje Ducha Świętego. Więc termin pentekostalizacja powinien mieć na wskroś pozytywne znaczenie. Tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. Popatrzmy, Kościół z natury jest Chrystusowy. Pytanie brzmi, czy można uchrystusowić Kościół? Kościół z natury jest strukturalny, bo tak uczą nas dokumenty. Mamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, hierarchia. Z natury jest strukturalny, hierarchiczny. Gdyby tego zabrakło, Kościół przestaje być Kościołem, staje się zwykłym zbiorowiskiem ludzi. Czy można uhierarchicznić Kościół, który z natury jest hierarchiczny? Kościół z natury jest charyzmatyczny. To również wiemy z dokumentów Kościoła. Więc jeżeli Kościół traci ten wymiar charyzmatyczny, nie sięga po charyzmaty, to należy jak najszybciej go ucharyzmatycznić, czyli wrócić do charyzmatów. Kościół z natury jest misyjny. Czy można umisyjnić Kościół, który z natury jest misyjny w swojej istocie? Chyba, że traci ten wymiar misyjny, przestaje głosić Ewangelię, przestaje wysyłać misjonarzy, wtedy natychmiast trzeba go ratować i umisyjnić. W związku z tym, jeżeli Kościół przestaje być pentekostalny, czyli przestaje mieć związek z Duchem Świętym, to jak najszybciej należy go pentekostalizować. I bardzo ciekawe jest to, że kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został Benedyktem XVI, używa słowa pentekostalizacja tylko i wyłącznie w znaczeniu pozytywnym, że jest to coś, do czego absolutnie powinniśmy dążyć, aby nie zatracić tego zielonoświątkowego wymiaru Kościoła. Wydaje mi się, że to jest też troszeczkę tak, że pentekostalizacja jest dokładnie tym, jeżeli u początków, czy właśnie w związku z wydarzeniem zesłania Ducha Świętego apostołowie zaczynają iść i głosić Ewangelię, to jest dokładna odpowiedź na to, do czego ciągle wzywa papież Franciszek, żeby iść i głosić Ewangelię, czasami też w tych miejscach, w których ta Ewangelia nie jest głoszona. I tutaj znowu, no, pentekostalizacja jest czymś bardzo pozytywnym. Kiedyś Andrzej Sionek, słyszałem, powiedział, że w zasadzie chyba tylko w Polsce to słowo tak źle nam się kojarzy. Właśnie, tymczasem tym terminem zostały objęte zjawiska, które traktuje się jako zagrożenie dla Kościoła, jako pewne niebezpieczeństwa, czyli zostały nim objęte zjawiska dokładnie przeciwne i odwrotne niż to, na co wskazuje etymologia i teologia tego słowa.
Mleko już zostało rozlane, nie zmienimy tego, dlatego że ten termin już dostał się i do teologii, i do dysput duszpasterskich i z całą pewnością będzie dalej wykorzystywany, więc musimy mieć świadomość, dlaczego tak się stało. Otóż dzisiaj słowem pentekostalizacja obejmuje się bardzo często zjawiska negatywne, które są zagrożeniem dla Kościoła, z tego powodu, że w 1901 roku mamy do czynienia w kościele protestanckim z czymś takim, co nazywamy nowym przebudzeniem charyzmatycznym i powstają od tamtego czasu nowe wspólnoty, nowe kościoły, często ponaddenominacyjne, wspólnoty, które bardzo często oddzielają się od tych tradycyjnych, nawet protestanckich kościołów, to jest już ponad 100 lat. I te kościoły same siebie określają terminem pentekostalne, zielonoświątkowe. I teraz w tych wspólnotach, w tych kościołach pojawiły się pewne zjawiska niebezpieczne. Prawda? A ponieważ te kościoły same siebie nazywały pentekostalnymi i teraz te zjawiska przenikają również do kościoła katolickiego, więc objęto terminem pentekostalizacja właśnie zjawiska, które z zesłaniem Ducha Świętego nie mają nic wspólnego. Może troszkę tak, żeby uwypuklić i podkreślić, że to niefortunnie się stało, że tym terminem określa się zjawiska negatywne. Postawmy takie pytanie. Pentekostę to dzień Pięćdziesiątnicy. Czy na przykład w dniu Pięćdziesiątnicy wyobrażamy sobie apostołów, którzy chodzą na czworakach i wydają odgłosy odzwierzęce? Takie zjawiska określa się terminem pentekostalizacja. Oczywiście tak nie było w Dniu Zielonych Świąt. Czy możemy sobie wyobrazić Piotra, który ściąga marynarkę i jednym zamachnięciem te 3000 ludzi, którzy są przed nim, padają pod mocą Ducha Świętego? Oczywiście tak nie było, a to nazywamy terminem pentekostalizacja. Czy możemy sobie wyobrazić apostołów, którzy przez 4 godziny, tarzając się po ziemi, są opanowani śmiechem, którego nie są w stanie powstrzymać? Dziwne zjawiska, które się pojawiają w różnych wspólnotach, również charyzmatycznych, być może przenikają już do Kościoła katolickiego, ale to nie ma nic wspólnego z zesłaniem Ducha Świętego. Gdy otwieramy Dzieje Apostolskie, widzimy apostołów, którzy po pierwsze zaczynają mówić nowymi językami. To jest prawdziwa pentekostalizacja. Zaczynają głosić wielkie dzieła Boga. To jest pentekostalizacja. Zaczynają głosić orędzie, po którym nawraca się 3000 chrześcijan. Zaczynają mówić, Piotr w tej swojej pierwszej przemowie, o darach i charyzmatach Ducha Świętego. Młodzieńcy będą mieć sny, starcy będą mieć widzenia, bądź odwrotnie. Czyli mamy nacisk na ogromne działanie Ducha Świętego, potężne, mocne. I to jest w samym sercu rodzącego się Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy. Takie zjawiska etymologicznie i teologicznie rzecz biorąc powinniśmy nazywać pentekostalizacją. Stało się jednak tak, że obejmujemy tym terminem także zjawiska negatywne. No i w tym sensie jest to problem, przed którym staje również dzisiaj Kościół w Polsce i któremu trzeba się bardzo uważnie, rozważnie przypatrywać i potrzeba właśnie wielkiej mądrości od Ducha Świętego.